Sam Smith, obecny w świecie show biznesu od ponad dekady, bez wątpienia cieszy się międzynarodowym uznaniem. Artysta niebinarny może poszczycić się czterema albumami studyjnymi, pięcioma statuetkami grami oraz licznymi singlami, które zdobywały szczyty list przebojów na całym świecie. Smith nie tylko regularnie przyciąga uwagę mediów i internautów ze względu na swoją działalność muzyczną. Lecz również ze względu na niekonwencjonalne stylizacje, które stają się jego znakiem rozpoznawczym, zarówno na czerwonych dywanach, jak i poza nimi. Kropka obecnie wielu znanych miłośników mody gromadzi się w Paryżu na kolejnej edycji Tygodnia Mody, gdzie światowej sławy projektanci prezentują swoje kolekcje na sezon jesienno-zimowy. Wśród nich znalazły się takie marki jak Balma, Izabel Marant, czy kontuzjowana Victoria Beckham, która po pokazie przeszła po wybiegu o kulach? Jednym z wydarzeń, które przyciągnęło uwagę, był pokaz marki Vivienne Westwood, nad którą czuwa obecnie Andreas Krontaler, mąż nieżyjącej już projektantki. Na wybiegu pojawiły się liczne znane osobistości, w tym także Sam Smith który miał zaszczyt zaprezentować projekty domu mody Kropka, podczas pokazu Vivienne Westwood, widzowie mieli okazję podziwiać niekonwencjonalne stylizacje artysty w dwóch równie oryginalnych odsłonach. Jedna z nich zaskakiwała swoją odwagą i ekstrawagancją, ultrakrótkie spodenki przypominające nieco pieluchę, kraciaste pończo oraz zwykły t-shirt zestawione z oryginalnymi dodatkami, takimi jak nakrycie głowy z długą woalką, długie skarpety, wysokie obcasy oraz drewniany kij, który nadał całości niemal szamański wymiar. Druga stylizacja Smitha również przyciągała uwagę. Artysta paraduje po wybiegu w długiej, czarnej szacie ozdobionej falbanami, uzupełnionej ozdobnym kapeluszem i sporych rozmiarów torebką.